Tesla z Dunky, ale i Mercedes. Słuchajcie, jesteśmy na stoisku Nightcora. Mamy tak naprawdę na ten rok 4 nowe modele, natomiast pokażemy wam w szczególności dwa. Jeden to jest to maleństwo, które jest tak, po pierwsze ładowane z USB, tak? Po drugie ma kilka trybów świecenia, tak? Mamy jeden lumen, mamy 15 lumenów, mamy 65 lumenów, mamy 200 lumenów, natomiast po przytrzymaniu guzika mamy 1000 lumenów. 1000 lumenów z takiego maleństwa, słuchajcie, oczywiście tylko w momencie, kiedy trzymamy guzik, ale to jest do takiego nagłego podświetlenia. Takie maleństwo. Klipsik, kwadratowa, ładowana z USB. I też oczywiście dumna cena, 300 zł. Nie? Tak? Tak, 300 zł też. Nie pytałem nawet o cenę. To jest maleństwo. To też jest nowa latarka, nowy model, natomiast nie będziemy się zajmować, bo to jak gdyby standard, nie? Ta i ta jest nowa. Mamy oczywiście różnicę w lustrach. Ta ma szersze, ta ma węższe lustro, ale jeszcze jedną z nowych rzeczy chcę wam pokazać, tą latarkę. Myśmy już ją widzieli w Poznaniu i mieliśmy ją okazję używać, tak? W niej mamy tryby odpowiednio 100, 300, 1000 lumenów, a po przytrzymaniu guzika mamy 10 000 lumenów, co jest już wynikiem no po prostu hardkorowym, nie? Oczywiście 6 diod, tak? Zaraz wam powiem, to są Cree XHP35HD diody, 6 w takiej latarce, z tyłu mamy guzik do nagłego podświetlenia, tak, czyli chwilowego, oraz gniazdo ładowania, dobrze mówię, gniazdo ładowania, wyłaś łachu, gniazdo ładowania USB typu C, czyli już w nowym standardzie. Oprócz tego, jak gdyby Nightcore nie przedstawił nic nowego z rzeczy, które znamy i które są jak gdyby znane i od jakiegoś czasu już używane, poczekajcie, 2000, 2300, lookout 2000. Ona ma 6000 lumenów, aha, ale niestety ma słabą baterię, więc wam nie pokażę. Ta latarka ma 6000 lumenów, natomiast to już jest znane rozwiązanie. Ona jest zasilona 4 akumulatorami 18650, czyli bardzo podobnie do latarek Fenixa. I jedziemy dalej.